Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. To trzecia przegrana Śląska w sezonie. Wrocławianie przyzwyczajają powoli fanów do tego, że w mecze wchodzą bardzo źle. Z Siaulali rozpoczęło się od 0 do 6, z Polpharmaxem od 0 do 7. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 11 do 17. W drugiej już było dużo lepiej. Sporo dobrego do gry gospodarzy wnieśli Jarvis Williams i Norbert Kulon. Podopieczni Michajlo Walina wyszli na prowadzenie i utrzymali jeden punkt więcej do przerwy. Początek drugiej połowy znów dla Polpharmaxu. Ekipa z Kutna rozpoczęła tę część gry od 9 kolejnych zdobytych punktów. Przewaga Polpharmaxu trwała tak naprawdę do końca kwarty. Gospodarze słabo wyglądali i w obronie, i wyłącznie dzięki celnym rzutom za łuku Michała Jankowskiego i Kamila Hanasa przed ostatnią ćwiartką do odrobienia zostało 10 punktów. Całą ostatnią kwartę Śląsk ambitnie gonił za przeciwnikiem i na niespełna 2 minuty do końca z przewagi Kutna zostały ledwie 3 oczka. Trójka Brandona Hita na wagę remisu nie wpadła jednak wtedy do kosza, a po chwili w ostatniej sekundzie akcji za 3 trafił Bartłomiej Wołoszyn. To wręcz zabiło mecz. Minutę przed końcem Śląsk przegrywał już 8 punktami, by ostatecznie ulec 56-64. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Wołoszyn, zdobywca 14 oczek. Świetnie wypadł też Jarosław Zyskowski junior, zainkasował 13 punktów. Do Jarka kibice we Wrocławiu mogą czuć lekką sympatię, bo to przecież syn wielokrotnego mistrza Polski ze Śląskiem Jarosława Zyskowskiego seniora. Kolejny mecz wrocławianie rozegrają w środę w Bratysławie. Zmierzą się z miejscowym Interem w drugiej kolejce FIBA Europe Cup. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.